Chrystus dzisiaj w Ewangelii w bardzo prosty sposób przynosi życie, przynosi pokarm, to co jest potrzebne uczniom konkretnie w tym momencie, w tej chwili. I ta piękna przenośnia dzisiaj zaprasza nas, byśmy pomyśleli, co nam daje życie, co jest naszym pokarmem codziennym i co my chcielibyśmy także dostać od Chrystusa. Drodzy, za mną znajduje się nasza dekoracja wielkanocna, pusty grób. Pusty grób, który jest już zniszczony. Jest ruiną grobu, nie nadaje się do tego, żeby spełniał swoją funkcję, by był grobem, bo śmierć zostaje pokonana i radość, która wynika ze zmartwychwstania Chrystusa, może być dla nas wszystkich dzisiaj także zaproszeniem, byśmy pomyśleli o pokarmie, który jest nam dzisiaj potrzebny. Może jest to nadzieja, może jest to cierpliwość, a może głębsza wiara, które pomogą nam pokonać, przezwyciężyć różne trudności w naszym życiu.